Rewelacyjny Kamil Stoch. Ostatnich 9 startach, 7 razy na podium, 4 zwycięstwa. Lillehammer, Bischofshofen, 2 razy Wisła. Czy będzie także Zakopane? Jest blisko tej zielonej linii. Nawet jeżeli nie obejmie prowadzenia, to będzie bliziuteńko punktowo, dlatego że tam jest ciasno w tej czołówce. 130 metra. Pierwszy był dobry, 130,5 metra, niewiele punktów dzieli go od miejsca na podium. Kamil, dopingowałem cię, leć! A więc leć, 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 jeszcze dalej, jeszcze dalej! Znakomicie, znakomicie! Brawo Kamil, to jest przepiękna próba naszego zawodnika. 131 metrów, pół metra dalej niż w pierwszej serii. Zwycięzca 136,5 metra, 138 dzisiaj w serii treningowej. Proszę zobaczyć na skok Polaka. 137,5, pięknie, ależ niesiony jest Kamil! Brawo! Znakomity skok, świetnie ta stabilizacja. Jeszcze jej nie ma tak do końca. Ma Miran Tepeš, jest zielone światełko, no i Kamil, 137 metrów, 138,5 teraz, by walczyć z Gregorem Schlierenzauerem. Kamil Stoch w powietrzu, piękna sylwetka, znakomicie! Brawo, ależ kapitalny skok Kamila Stocha! To jest to, o czym mówił Kamil, potrzebuje paru spokojnych skoków na treningu, to co udało się zrobić w Zakopanem. I efekty są natychmiastowe, 141,5 metra! Dobrze, Stefan Korngacher już machnął chorągiewką, 126 metrów, tyle musiałby potrzebować Kamil, aby objąć tutaj prowadzenie. Jest w powietrzu i w tej chwili ląduje daleko, daleko, ale czy tak daleko, żeby objąć prowadzenie? Na pewno wskoczy do pierwszej dziesiątki, będziemy mieli piątkę w pierwszej dziesiątce, tylko na którym miejscu teraz Kamil? Pucharu Świata na tej skoczni w tym roku, chociaż w poprzednim sezonie 121 metrów Kamila w pierwszej kolejce, ale on jest w stanie poszybować. No właśnie, jak daleko? 129, tyle by trzeba było, a Kamil ląduje gdzieś bardzo daleko. Gdzieś naprawdę wspaniale poszybował nasz wielki lider. On potrafi się fenomenalnie mobilizować w najważniejszych momentach i zmobilizował się fenomenalnie. 129,5! To były naprawdę dobre skoki. Jak sam mówi, już go trochę frustruje to, że jego skoki są poprawne, bo są tylko poprawne. Chciałby, żeby te skoki były naprawdę wyśmienite. No i zobaczmy. Kamil Stoch, dobrze! Dobry skok, no w końcu odpalił Kamil Stoch tak jak trzeba. Może to zachwianie przy lądowaniu. Oczywiście na oceny, ale teraz 129 metrów. metrów w pierwszej serii, 7,1 punktu tylko za Andreasem Kofflerem. Jeszcze, pięknie! W końcu Kamil oddaje dwa takie skoki, jakie powinien oddawać podczas każdych zawodów. Znakomicie, 137 metrów! Sedlak, delikatny wiatr pod narty, a zatem Kamil rusza już po rozbiegu skoczni w Rasznowie. Trzeci wczoraj w prologu, nieco wolniejszy na progu od kolegów. No, walczył do końca odległość, piękny technicznie i stylowo to był skok, ale nie tak daleki, aby wyprzedzić sensacyjnie cały czas prowadzącego Manuela Fettnera. Zmieni po miejscu po skoku Kamila Stocha. Na pewno liderem będzie Polak, tylko który? Kamil Stoch już w powietrzu. Niezła prędkość na progu. Ładnie i daleko skacze Kamil Stoch. To był piękny skok. Nawiązał do tych swoich najlepszych skoków z tego i z poprzednich sezonów. I takiego Kamila najbardziej lubimy oglądać. A my teraz czekamy na skok Kamila Stocha, po nim mistrz olimpijski Tomasz Morgenstern. Trudna para.
ale żeby wskoczył do tej grupy Lucky Losers, musiał wyskoczyć 120 parę metrów! Brawo! Bardzo dobry skok. Brawo! Przekroczyć granicę 126,5. Tak, to jest. Metra Korniłow tyle przed chwilą skoczył i wskoczył na trzecie miejsce. Jeżeli uda się powtórzyć dobry skok Kamilowi, powinien być wysoko bardzo, ładnie, i znakomicie! To najlepszy skok na zakończenie swoich brawo, występów. Brawo Kamil. Ależ przyłożył 134,5 metra. Kamil, powodzenia, ściskamy kciuki i jak najdłuższego skoku. 131,5 metra, to odległość, która jest wymagana od Kamila, by walczyć z Dajki i to jeszcze, dobry skok Kamila, okolice 130 metra. Proszę zobaczyć, jak zmarznięty, jak zimno Kamilowi, 130 metrów, będzie miał dodanych 5,5 punktu. Dziewiąty po pierwszej serii, 130 metrów, teraz 140, by walczyć z Romanem Kołdelką. Wierzymy w to, że Kamil jest w stanie skoczyć tak daleko i popatrzmy na lot Kamila, ładnie. Niezły skok reprezentanta Polski, znacznie lepiej, 137,5 metra, 7,5 metra dalej niż podczas pierwszej serii. Dzisiaj 103,5 tylko, bardzo słabo, ale proszę zobaczyć, 140 metrów potrzebuje Kamil, by walczyć ze Stefanem Kraftem. No i teraz jeszcze kawałek, nie ma tej odległości, przegra Kamil Stoch ze Stefanem Kraftem tę walkę. Rozmawialiśmy na górze, Kamil mówi, że czuje się dobrze, chociaż teraz czyżby coś zabolało z nogą? Serii 129 metrów, no i teraz 127,5, to tyle, by nawiązać rywalizację z prowadzącą parą Jernej Damian Dajki. No i Kamil Stoch szybujący, brawo! Ładnie, dobrze, daleko, sam jest zadowolony, ten gest, który pokazał po wylądowaniu, również go cieszy ta dobra dyspozycja. 129 metrów, teraz 131. Za bardzo do przodu w Kusamo, ale i tak potrafił obronić czwartą pozycję w Kusamo. Reprezentant Polski znalazło to uznanie również w oczach Aleksandra Pointnera, trenera Austriaków. Teraz krótko, 90 metr. Patrzony w te wszystkie wskaźniki Łukasz Kruczek. Może on zostanie liderem. 90 metrów skoczył Polak w pierwszej serii, ma taką samą notę jak Simon Amann. No tak, myślę, że tym razem nie będzie wątpliwości. Bardzo udana ta druga próba Kamila. Świetny występ, najlepszy, najdalszy skok w drugiej finałowej serii. No i musi być prowadzenie. 96 metrów. No i popatrzmy, 129 metrów to odległość wymagana, by walczyć z Piotrkiem Żyłą. Niezły skok Kamila. Niezły skok Kamila, nie ma tej odległości, wprawdzie 128,5, ale 124 metry. Serii 124 metry. Teraz widzą Państwo 135, by pokonać Petera Prewca. Czy będzie w stanie tak daleko skoczyć Kamil Stoch? Pięknie! Znakomicie! To jest ta petarda, to jest to odpalenie w stylu wielkiego mistrza. 134 metry. Pięknie stylowo. Powinny być wysokie noty za styl dla Kamila Stocha. Gdzieś tam odchodzi Kamil, dwukrotny zwycięzca, trzykrotny mistrz olimpijski. Kamil Stoch w powietrzu, teraz na niego patrzymy, teraz za niego zaciskamy palce. Kamil Stoch ląduje
To był dobry skok, wcale nie było mocnego wiatru pod narty, to było w okolicach punktu K. Wystarczyło 123 metry, było 118. Strata do lidera 10,1 punktu. W tej pierwszej kolejce 118 i już Kamil w powietrzu. Aby objąć prowadzenie, musiałby 127 metrów polecieć mniej więcej w tę zieloną linię. Plasnęły jego narty, ale pamiętajmy, mierzymy długość skoku od pięty tej narty tylnej. 126,5. Dwa na Igrzyskach Olimpijskich, złote medale Kamila Stocha, który nadal wydaje się być w znakomitej formie. Dobra prędkość na progu, spokojny lot, jak daleko poleci Kamil? No nie tak daleko jak Freund czy Kasai, chyba bliżej także od Fanemela Sikainena. ...tego zawodnika i to znacznie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Wczoraj skakał znakomicie. Ten drugi skok powinien być dużo lepszy i chyba będzie dużo lepszy. Tak jest, to będzie świetny, znakomity skok Kamila. Brawo, brawo dla Kamila. No tak jak się spodziewałem, jak mówiłem na zakończenie pierwszej rundy, nic nie pozostało jak walczyć. 134,5 metra. Kamil Stoch i popatrzmy, co się będzie działo. Kamil w powietrzu, daleko, daleko, będzie ładnie, ale nie tak dobrze jak wczoraj. Nie było tej odległości imponującej, ale za moment zobaczymy i jaka 122 metry. No i zobaczymy, widać z ogromną determinacją ruszył, 132 metry musi skoczyć, żeby objąć prowadzenie. Zobaczymy, czy stać go w powietrzu, to wygląda ładnie, wysoko uniesione biodra i jest! Świetny skok! Brawo! A więc teraz już tego nie było błędu, biodra wysoko, ten skok coraz bardziej przesuwał ciało do przodu na deski, 133,5 metra. No i jest zielone światło dla Kamila Stocha. Trzymajmy kciuki, dmuchajmy pod narty, na ile to możliwe. Już Polak w powietrzu, trochę niespokojny lot, no i brakło odległości. Jeszcze ta narta odjechała przy lądowaniu. To nie był dobry skok. Nie był dobry skok Kamila. To lądowanie też takie, nie, jak nas przyzwyczaja, tego nienagannego lądowania lotu, no 100 metrów. Kamil Stoch. No i będzie miał okazję, aby się poprawić. 100 metrów w pierwszym skoku. Teraz ładnie trafił w próg. O i daleko tak. Poleciał. Brawo, ale tak, też problemy też. Widzimy. Kolejny zawodnik, który ma problemy przy lądowaniu. Być może tam troszkę miękki za bardzo jest ten zeszczot. Miękki śnieg i zawiera tą nartę jedną. 107,5 metra. Oczywiście Kamil obejmie prowadzenie. Odpowiedź Polaków na rozbiegu jest już Kamil Stoch. Dziewiąty w piątek, wczoraj 12. Jak będzie dzisiaj? Kamil Stoch, dobre, także płynne wyjście z progu. No i teraz oby jak najdalej poszybował. Krótko, niestety. Niestety tej odległości tutaj zabrakło. Źle chyba obrał parabolę lotu. Być może tak jak wczoraj w drugiej serii. Nieźle. No i teraz Kamil Stoch, druga próba naszego zawodnika. W tej pierwszej nie za bardzo sobie poradził, teraz minimalnie chyba spóźnił na progu. No i zobaczmy, jak daleko poleci Kamil. Niezły skok! Tak, jest zadowolony, przełamał się. Ta druga próba we wczorajszym konkursie niezbyt udana, podobnie pierwszy skok dzisiaj. ...4 metry. Kamil Stoch, wieje mu niestety z tyłu, skocznik teraz się zmienił, wiatr, może będzie? I dobry, dobry skok Kamila, może niewybitny, może na pewno nie na prowadzenie w tym konkursie.
najgorszy start Kamila w tym sezonie to 24. miejsce podczas rywalizacji w Titize Neustadt podczas drugiego konkursu. Ale Kamil teraz skoczy daleko i skoczy pięknie. I skoczy tak, jak na mistrza wielkiego przystało. Jak na tego, który trzykrotnie wygrywał na São Paulo-Selce. 126,5 metra i właśnie takie skoki chcemy oglądać. W kwalifikacjach 123 metry i 16 miejsce to był najlepszy skok z grona biało-czerwonych. No i teraz Kamil w powietrzu, dynamiczne, mocne wyjście i teraz trzeba walczyć z tymi niekorzystnymi warunkami. Nie do końca ta walka Kamilowi się udała. Dobra prędkość na progu 91,2, chociaż wolniejszy był tylko, tak patrzy Ole Mariusz Ingwaldsen, Oli Młotka. Norvégi ezen részén. Kamil Stoch. Szép ugrás. Ez már sokkal jobb, mint az első körben. Akkor csak 120 méterig jutott. Na skok naszego zawodnika. 122 metry potrzebuje Kamil Stoch, który pamiętamy, jak znakomicie radził sobie w Engelbergu. No i teraz ten wiatr z tyłu skoczni i ten skok do najlepszych otwarcie, trzeba powiedzieć, chyba nie należy. Pół metra bliżej niż Anssi Koivuranta. ...26 miejsce. No trzeba walczyć o to, aby zdecydowanie to miejsce poprawić. No i jest dobry skok. Jest dobra odległość. Brawo dla Kamila. Skoncentrował się, zmobilizował. W przerwie między seriami rozmawiałem z Gerdem Zygmuntem, który komentuje dla niemieckiego Eurosportu. Kiedyś skoczkiem reprezentacji Niemiec powiedział, że Kamil chyba za bardzo chciał. To 26,5 metra dzisiaj w serii próbnej. Kamil jak najdalej, popatrzmy na skok, miękko prześliznął się jeszcze trochę, no i zabrakło troszeczkę do tych 120 metrów. Wydaje mi się tak, jakby trochę za nisko nad zeskokiem szybował reprezentant Polski, 113 metrów. Sprzętem, w związku z tym rusza w dół Kamil Stoch. Poznajemy sylwetkę, poznajemy kask z zaklejonym logo sponsora i oby Kamil poleciał daleko, no i jest skok bardziej udany, zdecydowanie przysiadasz taki zrezygnowany, no bo gdyby tak w pierwszej serii. Danielem Huberem. Kamil Stoch, kto jak nie on, ten mocarz, mistrz, by poradzić sobie w tych trudnych warunkach. I teraz Kamil jeszcze trochę chciałoby się powiedzieć. Tymczasem Kamil również ląduje dość sporo przed zieloną linią. Albo ostatni skoczek na liście. No ale Kamil, przypomnijmy, 18 po pierwszej serii. A teraz trzeba wyskoczyć 104 metry. Kamil Stoch, no w pobliżu, gdzieś tego się zakręcił Kamil w pierwszej kolejce. To było 91,5 metra. Teraz noty zupełnie inne. 18, 18,5 punktów. W pierwszej to były szesnastki.